Dzień dobry, moje drogie wodniki. Zapraszam Was serdecznie do czytania tygodniowego. Zwyczajowo rozłożymy trzy karty. Każda z nich będzie odpowiedzialna za inny obszar jakby naszego życia. Pierwsza z nich to serce. Dwa miecze. Druga z nich to umysł. I trzecia z nich to działania. Wodniki, moim zdaniem to nie będzie najgorszy tydzień. Na spodzie talii macie piękną energię 10 kielichów, spójrzcie. Czyli w gruncie rzeczy będą otaczać Was ludzie przychylni, dobrze do Was nastawieni, być może rodzina, przyjaciele, znajomi też, ale ogólnie wydaje mi się, że atmosfera dookoła będzie sprzyjająca, będzie po prostu miła i serdeczna. Dwa miecze, kochani, w sercu, to jest konieczność dokonania jakiegoś wyboru, która może sprawiać trudność. Natomiast od razu powiem, że ja cały czas powtarzam, że Wy doskonale wiecie, jakiego wyboru dokonać, natomiast po prostu trzeba posłuchać swojego serca i trzeba posłuchać, pokierować się intuicją, tak? Wsłuchać się w siebie i ona Was poprowadzi. Jeśli myśli zawodzą i jeśli ciągle kłębią się i nic z tego nie wynika, to, no to chyba jest oczywiste, że czas zmienić jakby sposób no działania, tak? Jeśli chodzi o myśli, to szczerze mówiąc, możecie otrzymać jakąś, albo przekazać komuś szczerze jakąś informację, albo otrzymać szczerze jakąś informację, która w jakimś znaczeniu rozjaśni Wam w głowie, rozjaśni, ułoży Wam pewne historie, uporządkuje i spowoduje, że będziecie mieli ochotę, żeby ruszyć coś do przodu. Tak bym to nazwała. Co to oznacza? To oznacza, że być może ciężko pracowaliście w poprzednich okresach i to pomału zacznie prowadzić Was do sukcesu, ale nadal musicie być przygotowane, nadal musicie być elastyczne, żeby dealować z tymi zmianami, które będą działy się dookoła. I to potwierdza, moi drodzy, karta działań, czyli karta 7 denarów. Karta cierpliwości, tak? Niestaczania z raz wybranego celu, jakby, czyli nadal robimy to, co robiliśmy, siejemy to ziarno, zachowując cierpliwość. Jeśli coś jest jakiś zastój tymczasowy, to jest to tylko zastój tymczasowy, to się ruszy, to się zmieni. Tym samym więc po prostu róbmy dalej swoje, tak? Z jak największą cierpliwością. Ja jeszcze, przepraszam, doprecyzuję te dwa miecze, bo one w tej całej układance są dla mnie najbardziej zastanawiające. 10 kielichów na spodzie talii, kochani, jest piękną energią, bo wydaje mi się, że będziecie to wszystko robić w takiej przyjemnej komitywie. Okej, nastąpi jakaś zmiana, być może dla Was niespodziewana. Coś, co będzie od Was nie będzie od Was zależne, to nastąpi, to przyjdzie z zewnątrz i to spowoduje, że nie będziecie mogły na coś się zdecydować, tak? Więc po prostu pamiętajcie, żeby spróbować zadziałać intuicyjnie, to zawsze jakoś tam pomaga wybrnąć z trudnych sytuacji. Drogie wodniki, wszystkiego dobrego, udanego tygodnia i jesteśmy w kontakcie.